z tej strony Farel, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars i w kolejnym odcinku ze Sneak Peeków. Moi kochani, w dzisiejszym odcinku przetestujemy sobie wszystkie skiny świąteczne, które zostaną dodane wraz z nową świąteczną aktualizacją. Mało tego, moi kochani, przygotowałem dla was przekozacki konkurs. Każdy, kto teraz kliknie w link, który znajduje się w opisie i potwierdzi na telefonie, że ma zainstalowane Brawl Stars, wtedy kod Farel wam się automatycznie pisze do sklepu, bierze udział w losowaniu na przekozacką figurkę Spike'a, która jest dostępna tylko i wyłącznie dla osób, które współpracują z Supercellem. Tak wygląda figurka, można ją dowolnie modyfikować, jest to mój drugi prywatny zestaw, ponieważ teraz dostałem od Supercella niedawno w prezencie i postanowiłem, że jakiemuś widzowi, który mnie wspiera, z kodem Farel rozdam. Jeżeli już kliknąłeś w link, to jeszcze w komentarzu napisz swój nick z gry Brawl Stars, żeby później móc się w jakiś sposób zweryfikować. No i strzel łapeczkę w górę, bo słyszałem, że taka łapka w górę, no to zwiększa szansę na wygraną. A teraz chciałem ogłosić wyniki konkursu z poprzedniego odcinka na 100 zł PSC. Tutaj wyświetla się szczęśliwy zwycięzca. Gratuluję ci, ziomeczku, odezwij się do mnie na e-mail gamingwithfarel@gmail.com, a ja ci podeślę kod PSC o wartości 100 zł. Jeżeli jesteście nowi na moim kanale, to koniecznie strzelcie suba z dzwoneczkiem, a teraz zaczynajmy. Jesteśmy, moi kochani, już na moim koncie w wersji deweloperskiej i zaczynamy przegląd świątecznych skinów. Na samym początku pierwszym świątecznym skinem będzie skin Donity, Niani Nita. Ten skin będziemy mogli otrzymać grając Ligę Mocy. Jeżeli przejdziemy kilka albo kilkadziesiąt meczów, zobaczymy jak będzie w ogóle ta Liga Mocy wyglądała w następnym sezonie, no to odblokujemy sobie tego skinka. Ten skinek jest jednym z lepszych skinów Donity. Spójrzcie tylko na to, ile Nita ma wariantów. Moim ulubionym oczywiście był Wieloryb Nita oraz Shiba Nita, a teraz jeszcze wleciał przekozacki smok i sobie teraz go przetestujemy. Niestety nie wiem, ile wszystkie skiny będą kosztowały, dopiero się dowiemy niedługo. I zobaczmy jej podstawowy atak. Wow, dobra. Wiem, że trzeba jednak tą Ligę Mocy pograć, bo ten skin jest przepotężny. Zobaczcie, atak podstawowy ma nie dość, że inny dźwięk, to jeszcze inną grafikę. Raz, dwa, trzy. I uwaga, rzucamy w tym oto momencie naszego smoka. Leci! Wow, ależ on jest przekozacki. Tylko, że dźwięk ma ten sam co poprzedni. Przepiękny, przepiękny niedźwiadek. Rzućmy sobie go teraz tutaj. Jeszcze raz niech leci. Woo! Stunujemy. Boom. Efekt stuna jest ten sam, czyli pęka ziemia. Grafika się nie zmieniła. No ale niedźwiadek jest przepiękny. W skali od 1 do 10 daje mocną dychę. Kolejnym skinem będzie skin do Dynamike'a. Ten skin został dodany w wersji beta Brawl Stars. Jest to pierwszy skin do Dynamike'a. Tak on na początku wyglądał. No i dostaniemy go oczywiście za darmo. Przetestujmy go. Skoro dostaniemy go za darmo, nie ma tutaj się czego za mocno spodziewać. Pewnie ataki są tak samo podstawowe. Leci. Woo! Ok, zwykła laska dynamitu. Walimy ulta. Woo! Zwykła beczka. Dajmy teraz tornado. No. Tak jak myślałem. W skali od 1 do 10 mocne 2. Moi kochani, bo w końcu doczekał się skina. Ho, ho, boo! Maszyna zniszczenia. Zobaczmy, jakie są dostępne skiny do boo. Zobaczcie, ile ich jest. Wow. No ale nie ma co gadać. Ten skin jest mocny. I to był jeden z moich ulubionych. Tak samo Horus Boo był jednym z moich ulubionych, bo to są naprawdę dopracowane dwa super skiny. No ale ten Mikołaj, no to już jest coś pięknego. Spójrzcie, z tyłu na plecach ma buta w kształcie tego pojemnika na strzały. No i na głowie ma oczywiście czapkę Rudolfa Czerwononosego. Wypróbujmy go. I zobaczmy, czy strzelamy. Tak, strzelamy nowymi strzałami, ale efekt lotu, dźwięk strzał jest taki sam. Rzućmy miny. Czy miny się czymś różnią? Lecą. Wow, gwiazdka za nimi. Miny w kształcie prezentów. No i za to mają w tym oto momencie ode mnie punkcik. Zobaczmy, czy totem też się zmienił. No właśnie. No i tutaj totem niestety się nie zmienia, a szkoda, bo mógłby być na przykład totem w kształcie, o, takiego samego buta, co ma na plecach. To by było coś pięknego. Zdetonujmy sobie teraz tę bombę na przykład na tym bocie. Lecą miny. Czy wybuchy są inne? Bum, bum. Nie potrafię rozpoznać. Ale oczywiście grafika jest taka sama. Wybuchy tak, są inne. Wysypują się z nich jakby konfetti. Piękny skin, no tutaj mocna dycha. Muszę koniecznie go mieć w swojej szafce. Czas na El Primo. Moi kochani, El Primo, nowy skin El Tigro, spójrzcie jaki kozak. Na pasku ma znaczek Yin Yang, no i ma takie jakby pazury jak Wolverine. No spoko, zobaczmy ile El Primo już w ogóle ma skinów. No jest ich dosyć sporo. Za chwileczkę sobie przejdziemy jeszcze do El Corazona, który będzie dostępny na walentynki. Ale przetestujmy sobie na początku El Tigro. Podstawowy atak się różni czymś? Tak,
Tak, jest troszeczkę inna rękawica, która uderza przeciwnika. Rękawica z takim kolcem. I sprawdźmy teraz, czy Ultimate Attack też się różni. Woohoo! Okej, tak. Nie dość, że jesteśmy podpaleni, lecimy podpaleni, to jeszcze za nim taki jakby efekt takiej 8-bitowej poświaty. Spójrzcie na to. Kozacki, kozacki skin. No i tutaj nie sądziłem, że El Primo dostanie ode mnie ocenę 10 na 10. Bardzo fajny skin. El Primo widać zadowolony z oceny. Lecimy teraz przetestować El Corazon. Kto by pomyślał, że El Primo dostanie dwa skiny. Tak wygląda El Corazon. Okej, niech będzie, wypróbujmy. Jest to oczywiście skin walentynkowy i od razu, jak nie będzie miał nowych animacji, no to dostaje słabą ocenkę. Okej, atakujemy. Okej, lecą serduszka. Rękawica się różni i też lecą serduszka po uderzeniu. Oraz co? Cukierki? Coś takiego, lecimy teraz z Ultimate Attackiem. No niestety, Ultimate Attack nie ma żadnego efektu, a mogłyby za nim lecieć serduszka. Tutaj mógł się Supercell troszeczkę bardziej postarać. No ale ma za to podstawowy atak ulepszony, no to daję mu siódemeczkę. Czas na Barleya, mistrz kołysania Barley. Spójrzmy, ile Barley ma skinów, no jest ich sporo. Ten był moim ulubionym i chyba na chwilę obecną nadal tak zostaje, bo ten mistrz kołysania Barley to jest taki trochę karate dziadek. O, zobaczcie, co on robi. Okej, podstawowy atak mocno się różni. Nie dość, że grafika ataku się zmieniła, bo to jest taki jakiś worek z czymś wypełniony, no to ta poświata, która leży na ziemi, mega fajnie się mieni. Podoba mi się to strasznie. No i walnijmy sobie teraz ulta tutaj na przykład. O kurczę! Podstawowy atak, inna grafika. Ult, inna grafika. Więc zarąbiście. A zrzućmy sobie jeszcze tutaj pod nogi. Bardzo fajny skin. Nie sądziłem, że aż tak będzie dopracowany. No i tutaj za to wszystko moja łączna ocena to 9. No dobrze. Major Rosa. Powiem wam tak. Myślałem w Brawl Talku, bo ona była bardzo słabo pokazana, że to będzie inspirowany skin Mario Brosem. Mario Rosa, Mario... A to jest Major Rosa, nie Mario. Więc tutaj był mój błąd. Czy wygląda fajnie ten skin? Dosyć wygląda fajnie. Tutaj rosiczka Rosy ubrała kapelusz takiego właśnie Majora. Jest to, moi kochani, 6. skin do Rosy. No dobra. Było Coco Rosa, była Brawlowinowa Rosa i teraz Major Rosa. Okej, podstawowy atak oczywiście, że się różni. Ta pionka jest inna i teraz zobaczmy animację. Wow. Ależ kozak, spójrzcie na tą animację osłonki, jest taka 8-bitowa, tak jak w starych grach kiedyś było. Chyba 8-bitowa, tak mam nadzieję, tak to się mówi, że tak to się określa. No wygląda to przecudownie. Dajmy krzaczki, krzaczki niczym się nie różnią. No ale skinek fajny, podoba mi się. No ta osłonka jest najlepsza, jest po prostu najlepsza taka w stylu retro. No to mogę dać temu skinowi 8. Moi drodzy, szybki prezent Jackie. Nowy skin do Jackie, wygląda mega, mega świątecznie. Sprawdźmy, który to już jest skin do Jackie. O kurczę, troszeczkę tych skinów już było. Najlepszy był skuterowy Jackie. I wyobraźcie sobie, że grałem Ligę Mocy. Przeszedłem 49 meczy. Ostatniego mi się nie grało. Mówię, a dokończę, dokończę. I tak dokończyłem, że się sezon skończył i go nie odebrałem. A miało być 50 meczy. Smutno mi jest z tego powodu. No ale trudno, przegapiłem taką szansę. Następny raz tego błędu nie popełnię. No i wypróbujmy sobie tego skinka. Najchętniej zobaczyłbym skin świąteczny do Kruka, bo takiego jeszcze nie ma. Zobaczmy, jak wygląda teraz jej atak. O kurcze! O kurcze! Wow! Ależ to jest przemocny skin. No taki skin ja oczywiście, że potrzebuję w mojej szafce. I chyba dźwięki są inne. Grafika ataku jest inna. Uwaga, przyciągamy. Nie no, lampeczki świąteczne. Coś pięknego! Coś pięknego! Wow! Ten skin zasługuje na ocenę 10. Weźmy teraz tą ekipę i wszystkich przyciągnijmy. Przyciągamy. Woohoo! I bomba! Kozak! Piękne! To jest piękne, koniecznie ten skin będzie musiał być w mojej szafce. Daję mu dyszkę. Został nam ostatni skin. Skin do Griffa. I jest to pierwszy skin do tej postaci. Dobrze mówię? Czy drugi? Chyba tam jeszcze był jakiś inny skin do Griffa. Taka szafa grająca z Ligi Mocy, ale go tutaj nie mam. Jest to Griff. Zamiast głowy ma sanie, trzyma w ręku małą choinkę z nabitą gwiazdką i bombką i jest przebrany w kostium Renifera. Bardzo fajny, pomysłowy, mega mi siada. Przetestujmy go. Albo mi się pomyliło, szafą grającą chyba był 8-bitowiec. Mój błąd. Bombkami strzelamy. Przepiękne, kocham. Kocham już ten skin. Zaskoczcie mnie, jaki będzie Ultimate Attack. Lecą! Ding, 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 gwiazdki. No ale dlaczego nie zmieniliście podstawowej dźwięku Ultimate Attacku? No i świnka jeszcze jest nie taka. Tutaj powinien lecieć prezent Supercell. No ale trudno. Ding, 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 ding.
Ach, szkoda, że nie ma dodatkowych dźwięków oraz animacji, no ale skoro to jest pierwszy skin do Griffa, no to daję mu dyszkę na zachętę. Dać znać w komentarzu, który z tych skinów wam się najbardziej podobał. Pamiętajcie, żeby obejrzeć kolejny film, który macie tutaj przypięty w karcie. Bierzcie udział w konkursie, bo do zgarnięcia jest przekozacka figurka do Spike'a, którą można dowolnie modyfikować. Wystarczy, że wpiszecie kod Farel do sklepu, no i w komentarzu pochwalicie się swoim nickiem z gry Brawl Stars. My widzimy się, moi kochani, już jutro w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. Trzymajcie się, cześć!